Korpus Ochrony Pogranicza, czyli w skrócie KOP, od 1924 do 1939 roku stał na straży wschodniej granicy II Rzeczypospolitej. Ich głównym zadaniem w czasie pokoju było strzeżenie wschodnich ziem przed licznymi dywersantami i szpiegami, którzy próbowali przydostawać się przez rozległą i trudną do zabezpieczenia granicę. W celu jej uszczelnienia powstawały strażnice, a wraz z napływem ochotników, których liczba w szczytowym momencie miała osiągnąć 28 tysięcy żołnierzy, także przylegające do nich koszary. Kopistów odróżniały od innych żołnierzy skórzane buty z wysoką cholewą, a także charakterystyczne czapki z wyróżniającymi się zielonymi wypustkami.